Cześć, w tym poradniku pokażę Ci, jak zmienić rozdzielczość w systemie Windows 10. Ostatnio robiłem poradnik, jak zrobić to w systemie Windows 11 i dostałem chyba 4 zapytania odnośnie Windowsa 10. Więc nie przedłużając, aby zmienić rozdzielczość, klikamy prawym myszy w dowolnym miejscu, dajemy ustawienia ekranu i tutaj mamy rozdzielczość. Możemy sobie tam jakoś wybrać. Dostaniemy zapytanie, czy na pewno chcemy ją zmienić. Jeżeli nic nie klikniemy, to po 15 sekundach system wróci do poprzedniego stanu. Jeżeli damy zachowaj zmiany, zmiany zostaną zapisane, ale my chcemy wrócić. Dajemy zachowaj zmiany. Tak samo tutaj możemy zmienić wielkość aplikacji i innych elementów. Możemy sobie powiększyć wszystko o 25%, 50%. W zależności od naszych potrzeb. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Jeżeli tak, daj łapkę w górę, zostaw suba. Do usłyszenia w następnym poradniku. Trzymaj się, cześć.